Siema, jestem Piotr 3575, a to jest Cywilizacja 5. Oczywiście gra ze mną nie kto inny jak Dawid. Miło wam i mnie też, że was widzę. No niestety w poprzednim odcinku musieliśmy szybko kończyć. No, bo ja... Chyba byście nie chcieli słyszeć, jak dziecko się marzy, nie? A nie no, w sumie tak, byśmy kończyli ten odcinek, nie wiem, tyle później, może dwie. Więc zbyt tam nam nie przeszkodziło. Dobra, gdzie by go tak pierdzielnąć? Mamy oczywiście wojnę, którą Jarzyn sprowokował. Tak bardziej sprowokuje trochę. Dlaczego? Nie wiem, ja też zostawiam miasto, może się też wkurzą. Jak pamiętam, jak kiedyś w Cywilizacji 4, wtedy to tak łatwo nie można było zwykłymi żołnierzami pływać i tak dalej. To ja zobaczyłem osadnika, przeciwnika, to się szybko osiedliłem, tym swoim tylem go wypieprzyłem i nie mógł przejść dalej. A na tym terenie, co był, nie mógł już stawiać miasta, ponieważ minimum 4 odległości od innego. A było 3 maksymalnie. To nawet tak by postawił w kącie. O kurwa. No to miał nieciekawie. No zajebiście. 4 złota więcej. Kolejne złoto, zajebiście. Zaraz powiem tak, Piotrek, ogarnij się z tym złotem! No co, mało mam naturę. Ja mam minus 7. A ja tylko 36. Na plusie. No. Dobra, no to nie być tak... Całe tu wziąć. Będę mieć manię kupowania terenu chyba. Tak. Jesteś mania zakupowicza. No. Dobra, zbytnio... rzeki to ja nie będę kupować. I mam złota 666. Nie. Jeszcze mi ktoś tu wbije na chatę. Tak. Uważaj, bo ci ktoś wbije, jak masz taki teren fajny. No ale w sensie, że złoto. Znak szatana. A, no. Złoto znak szatana. Taki wjazd na chatę mi zrobił. Kurde, jak przypomniało mi się coś, ja chyba wiem co wstawię do wpadki z gier. Na przykład to co powiedziałem co? W Battlefieldzie, ale tak mi się popieprzyło. Człowieku. Nie wiem czemu tak powiedziałem, ale jak ja chciałem kopnąć drzwi, to ja zamiast powiedzieć kopa z buta, to wtedy kopa z dupa. Kopa z dupa. A czemu kopa z dupa? Nie wiem. Dupa. No też się zdziwiłem. Dobra, za blisko innych terenów. Okej, ja się dostosuję. A jestem zero na... Jestem zero na plusie i minusie. Jestem zero. Ja bym się nie cieszył. Nie powiedziałem czegoś takiego. O, konnicę mogę ulepszyć. Drugi się zbliża. Ostrzelcy Rydwanowi, na kogo mogę ulepszyć? A dowiem się w następnej turze.
Już myślałam, że w następnym odcinku lub w następnym tygodniu. Albo w sumie teraz. Na rycerzy, zajebiście. Zobacz, ile mam farmerów. W sensie... A, ile tych robotników? No. No, czterech. Fajnie, nie? No. A tutaj też za blisko ludzie, no zdecydujcie się. To ja muszę... pierdzielę tam, gdzie mam owce. Tam co mi po owcach? No jeśli ja ci... mam w tej chwili 8 koni. Czekaj, zobaczę, czy ja mam gdzieś owce u siebie. Kurde, nie mam. A, dobra, nieważne. A nie, tutaj są na górze owce. Ale jak ciężko znaleźć jakiś teren odpowiedni. W dalekiej krainie wzniesiono Hagię Sofię. Kurde, w poszukiwaniu terenu. Kurde, dlaczego? Tutaj mógłbym, ale... Nie, tutaj próbowałem chyba. Tu cztery. No wiem. Czekaj, jeszcze raz tutaj spróbuję. Powinienem ogólnie tu postawić. Ale te są poza miastem na razie. Ja chcę bronić osadników, którzy są niezdecydowani. Pierdzielni, panie, tu miasto. Cię pierdzielne zaraz, jeśli tu nie zbudujesz. Zdzi dymu. Osadnicy, minimum... przynajmniej cztery odległości. Jest cztery. My mamy jeszcze tą wojnę, czy nie? Dobra, pierdziele. Zbuduj na srebrze. Miasto, niestety. Tak, mam jeszcze. A co masz, bo się zapomniałem, co się pytałem? Ja pierdzielę. No nie, ja mam pamięć jak głośno, niestety. Czy mamy dalej wojnę? A, no. I co, mamy? To znaczy, pytałeś się, kiedy możesz mi oddać już kasę? Nie, wiesz co, mam jednak dobrą pamięć i tego nie powiedziałem. Tak, już myślałem, że powiesz, mam kiepską pamięć, ale nie aż tak. No teraz to ci się przypomniało, tak? Tak, teraz to już znakomicie pamiętam. Taka wiesz, chwila zawahania nerwowego taka. No. Chwila zawahania, czy mi się uda to, czy nie. Ta. Yeah, prowadzimy. Skapa moja, oczywiście. Łowcze. Dobra. Tyle. Łowcy bydła. Przepiłem normalnie kasę, mam 46 zł i 42 na turę. Ja pierdolę. 42 na turę złota, no ja... No. Bo teren daje też złoto. Ale pokazuję. Ja na wszelki wypadek sobie całkowicie włączyłem, a nie tylko na moim terenie. Przynajmniej też wiem, co kupuję. Czy nie kupuję przypadkiem murzyna w worku. No wiesz, zawsze trzeba być pewnym. W worku kupować. No. Szkoda worka. Bo co by robili z tym murzynem? Nie wiem. Worek treningowy. A, tu już wiem, dlaczego one są takie ciężkie. Aha. Jakie twarde, tak się na wcisku pycha. Jezu.
pan. Taka ludzka zgniatarka normalnie. Spać? Persepolis. Pasargady Susa. Pasargady i Susa, śmieszne. Człowieku, ile ty masz tych nas? 4. Chciałem sobie zbudować trzecie, ale od badań, ale od ustroju dostałem jedno. Więc wykorzystałem sobie. Ja już nie mam gdzie kłaść robotników. Miwicz spamuje podczas filmiku. Się pyta, z kim nagrywam. Aha. Odpowiedziałem, że z tobą. A musiał napisać. Nie, bo po prostu są niektórzy tacy. Wiesz. No jeszcze, to ja sobie poczekam, no przecież wiadomo o tym. O, moje ulubione działa. Bo status offline nie zrobię, ponieważ nas rozłączy. A raczej mam. No raczej nie. I kolejny deck. Nawigacja, bankowość, akustyka, stal. Tam gdzie więcej, bankowość. Dobra, pierdzielę, na wszelki wypadek zablokowałem go. Ja do niego piszę, spoko, już nie pisz mi tego więcej na odcinku, a on dobrze, a on do mnie napisał, okej. Okay. Już tak chamsko, tu go zablokowałem. Mali jak w tamtym kabarecie. Może będziecie być cicho? Dobrze. Ci już dalej, oczywiście ci główni mówią dalej, a on nie do nich jeszcze. Nawet się nie odezwiemy słowem. A oni to dobrze. Dalej mówią dalej, a ten jeszcze się znowu odezwał. Nawet jakbyście się chcieli, żebym coś powiedział, to nic nie powiem. A oni wkurzeni dobrze. A takie było chamskie. On na wszelki wypadek zapisze. Zbrojni! Panie zbrojny, wyprodukowałem cię. Ja pierdolę, mam tyle zapisów. YouTube Dawid, YouTube Zbrojny, YouTube Zbrojny Dawid, widzowie Fawes YouTuberzy, widz Fawes YouTube, Mustafa Zbrojny, ja Fawes Mustafa, Dawid. Że te widzowie kontra YouTuberzy, no to nie wiem, 5-10 tur trwało, bo Wikpa musiał nagle iść. Tata mu pozwolił grać, ale przez jakieś 15 minut. Ogólnie byśmy grali dłużej, ale przez 10 minut miał błąd. Nie mógł się połączyć. My go widzieliśmy w lobby gry, ale on siebie tam nie widział, ponieważ miał wieczne ładowanie. Aha. Za jakimś piątym razem się udało. O, 6 paszy. Ty masz, nie wiem co, hodowlę czegoś tam? Nie, tak powiedziałem, że tam gdzie mam nad pikinierami mam dodatkowo 6 siedzenia. Czasem są takie zajebiste miejsca, gdzie można dodatkowo coś. No, coś postaram się poprawić te zadowolenie. Co by tu pierdzielnąć, żeby zadowolić ich? Okej, okay, Koloseum. Tam robię
jakby stajnie, targowisko i rycerz. Spoko. Zbytnio nigdzie nie mogę kupować terenu. Jedynie mogę co kupić, no to śnieg. Albo las za 200 zł, a takie coś to ja pierdziel nie kupuję. Albo śnieg za 300, no. Co nic tam nie ma. Dlatego w Koryncie jest na razie jeszcze w miarę. Chociaż za stówkę. Nie, za stówkę też już nie będę kupować. Biało mi na papie. Kurde, dwa takie same znaki. Spoko. Prowadzą wojnę, ale zobacz. Dwa takie same znaki, to jakby Askia na Askie. No. Debil z debilem. To wszyscy cisną trzecią drużynę. Niech ona, kurde, nie wiem co, pierdolnie się spać, bo już mam ich dosyć. Niech cisną kloca. Lego. Lego? Klosa Lego dla każdego. No, wyobraź sobie taką reklamę. Ciśnij klosa. Klocki Lego dla każdego. Od Kobi. Pewnie, żeby wziął tego klocka. Bardzo Boris uwielbia króla. Dziękuję. Kocham was. Edynburg, nieźle, wojskowo nastawiony ogólnie. Nie na nas, tylko w sensie ogólnie. A podobają mi się takie miasta, państwa, które są inaczej nastawione. Czyli militarnie. Dwa militarnie, jedno kulturowe i trzy nadmorskie. Czyli inaczej zajebiście. O, mamy tyle samo punktów. Po 555. Ale żeśmy ich wyprzedzili, lol. No. Coś mi się wydaje, że za słabe wzięliśmy. To co, to rozpierdzielimy ich niedługo i tyle. No. W sumie 4 terenu mi w zupełności wystarczy. Czekaj, zobaczę ile ty masz tych owiec. A, okej, dobra. Masz mało, więc nie będę ich kupować. Kurde, leżało. Szkoda mi tego srebra, co straciłem. Bym miał 2 srebra za to. Tak mam jedno. Na to, żeś stracił? A nie, raczej bym miał 3, mam 2. Musiałem postawić jedynie jedno miejsce, gdzie mogłem postawić miasto, to było na srebrze. No, nie miałeś wyjścia, no co zrobić, nie? No, wiem. Oby zbrojny nie był takim chamem. Jakim chamem? Za co? To odpisuje mi teraz. Ja do niego napisam, że okej, nagrywam. A on spoko. Zajebiście, teraz zbrojnego musiałem zablokować, bo ja mówię, nie pisz do mnie, a on, czemu, bo nie ma, że mój go zablokowałem. Już dwie osoby chamsko spamują. No, wiele razy w odcinkach mówiłem, żeby jak nagrywam, no to biorę status offline, żeby nikt mnie nie wkurzał spamowaniem. Aha. Na przykład mój kolega Karol, co z nim gram w Infestation, no to czasem mnie spamuje i pisze, umrzysz. Albo na co się gapisz. Albo wiele różnymi rzeczami mnie spamuje, albo trolololo i wysyła tak 30 wiadomości. No, a
ale to na co się gapisz, to... No, ja tak trollowałem zbrojnego, na co się gapisz, oczywiście tak połączyłem, żeby dłużej się na to patrzył, tak... Na co się gapisz, tak się gapi na to. A już nie będę mówić, co mi tam odpisywał. No piuta. No. No i jeszcze dopowiedział, a co, nie wolno mi? No nie, jak się gapi na swojego, to nie mam nic przeciwko, ale gorzej jak się na kogoś innego gapi. Bym powiedział, nie wchodź w szczegóły, ale to żeby było też dziwnie zabrzmiało. Ja już wiem, jak nazwę ten odcinek. Spamowlanie. Spamowanie i blokowanie. Spamowlanie. Samouczek? Tak, dokładnie. No, i więcej hajsu. O, barbarzyńcy. Czekaj, ten ma tak sobie. Sprawdzę, kto ma mało expa. U mnie wiejskie piosenki idą, takie matki. What time? A, spoko. A jeszcze tym? Dobra, już. No i więcej złota kolejne. No dla łuczników porobię trochę, bo ich mało. No. Z trzech łuczników sobie zrobię. Nie mam najsłabszego wojska przynajmniej. Znaczy najmniejszej ilości. A kto ma w tej chwili? Napoleon. Dobra, nie potrzebnie tam pierdzielno wojsko, ale dobra. Najwyżej trochę stracę u niego zadowolenia. Albo... Łucznik. No, wreszcie połączyłem swój teren. Raczej... drogi przez rzekę to ja chyba nie mogę. Nie no, wiadomo. Ta, zrobisz ten, Celwanicz w Francji, ten taki kanał La Manche, czy jak to się nazywa? A w sensie o co ci chodzi? No, ten taki połączenie miast przez wodę. No, kanał La Manche akurat. No, to zrób kanał La Manche. Albo jakiś zajebiście duży... Most, tak pierdzielny. Przez jeden teren. Wiesz, takie potwory, kurwa. Wiesz, takie potwory będą. Podpory chciałem powiedzieć. Potwory. Obywatelstwo, dobra, jeden robotnik. Okej, zajebiście. No wiesz, takie potwory będą na morzu. Tak odstraszać będę... wrogów. Zajebiście. Zdobyłem terenem górę śniegu. Spotkałeś Yeti? Chyba Yeti spotkało mnie. Uhu, kusznicy. Sportowe szaleństwo. Zajebiście. Tak się ucieszyłem. Uhu, kusznicy. Więcej nie mogę. A nie, mogę, tylko... No tak, bo oni stali w jednym miejscu. Dwóch w mieście stało.
A ja mam pytanie, tutaj sąd satrapy. Możesz powtórzyć, bo nie zrozumiałem na początku. Sąd satrapy. Sąd satrapy? To coś do budowania? Do kasy. Aha, to ja tyle w temacie. Gdzieś myślałem, że to coś do budowania. To już wiadomo, że nie ciężko odpowiedzieć mi. Sąd satrapy. Skąd ty masz kuśniku? Kawaj. Można. Już? No. Ja? A no od pan. Kilku tur. Dobra, nie było pytania. Mhm. Nic nie było, gadałem sobie o miśkach. O hefa lumpach. Tak, hefa lumpach latających. O hela fumpach. Nie pierdziela, jaki z nich chamy, no nie dadzą mi połączyć tego, no nie dadzą, no. Nie! Songhai! Odpierdzieli mi Eldorado. Ja im teraz zrobię prawdziwe Eldorado. Eldorado na dodatkowe żarcie. No, 8 zadowolenia mam, a ty ile? 9. Mhm. 7,2 liczby miast, niezadowolenie. Ogólnie mam 27 niezadowolenia. Te 27 odejmuje mi zadowolenie i 35 dodaje. Mi 33 dodaje, 24 odejmuje. Mhm. A właśnie, zapomniałem ci powiedzieć. Na Google Plus wstawimy zdjęcia z Infestation. Te screeny, co ci kiedyś pokazywałem. Pomyślałem sobie, że wstawię. A. Że warto będzie. Okej. Okay. Tam ogólnie je opisałem, żeby hejtu nie było. Nie no, chyba nie będę cię hejtować. No wiesz. Nawet za jedno, jak pamiętaj, jest taka zasada, jak za jedno się wkurzy i ktoś to nawet napisze tobie w komentarzach, to tak naprawdę wiele osób to... to nie oznacza, że tylko jedna osoba tak myśli, ale wiele oglądających. I mogą na przykład, nie wiem, oddawać ci komentarza jakiegoś, a jeśli ty je usuniesz lub coś w tym stylu, no to mogą dawać łapki w dół na przykład. Dlatego ja się staram tego nie robić i na przykład mam tam 950 łapek w górę i 16 łapek w dół. Mhm. A kurde właśnie. Ci Machu Picchu na mnie idą. O właśnie, czego mam łuczników? O zobacz jak łucznicy pocisną, o kurde. Jeszcze robole nie! Wracajcie! Akurat musieli tak za... robotnicy pieprzeni. Come to papa! Come to papa! Chociaż w sumie dużo mam robotników. Czekaj, trzech czy czterech? Fizyka. Ja ogólnie z fizyki mam czwórkę. A, widzisz, to czwórą fizyczną. Ogólnie mam trzech. Myślałem, że cztery. A, poszli, idą do ciebie. Co? Zobacz, poszli sobie w pizdraj. No to ja mam tam obstawę. To ja nie wiem, czy do ciebie przyjdą. No, jeden na pewno. To kusznikiem wejdę i koniec. Koni mieli sobie podekspić, kurde. No w sumie mogę. Oj, na przykład przez tą rzekę, to ja przepływam konnymi, ponieważ tutaj nie ma na terenie terenu wroga i ja zajmuję tą całą rzekę. Jedynie miasto państwa, ale oni to raczej nie przypuszczą nikogo. Normalnie no pasaran zrobią.
O, perła, perła. Mur na wszelki wypadek pierdzielne. I zajmuję się rybami teraz. Mam perłę, rybę. No. Będziesz ty rybołówstwem. No, a mam pomysła. Kurde, nie, za drogie. Chciałem poszerzyć teren w lewą stronę, żeby zobaczyć wcześniej, kiedy do nas przychodzą. Ogólnie ty też możesz w lewo zobaczyć. Przy okazji pszenicy zdobędziesz, srebro i tak dalej. O, pocisnę! Niemca widzę. Na koniu. Sorki, ale mnie rozjebałeś przez chwilę. Niemca widzę. Ty, jak ja słyszę Niemca, to mi się śmiech chce. A, mamy z nim wojnę! Kurde, mówi tak ucieszony Kim? z Niemcem. A mówi w taki sposób ucieszony. O, mówiłem, że Niemiec to jest haniebne gówno. Hacia, hacia. Sorry, ale na piki... W sumie z pikinierem dasz radę sobie, więc... Odsuwam się rycerzami, bo rycerze są, można powiedzieć, za słabi na nich. W sumie, kusznikami tak ich pierdzielniesz, że konnymi spokojnie dasz radę, albo jeszcze miastem przypieprzysz. No, Właśnie. także cześć. Tych osadników to po lewej stronie na pewno nie zbudujesz, ani po prawej. No, oczywiście na dole. No nie, ja na górze będę robił. No, bo ogólnie byś nie miał miejsca. Na górze to po prawej stronie zobaczyć byś mógł. Bardziej po lewej tutaj. No, po prawej też byś nie mógł, jedynie po lewej. W sumie będziemy mieli po cztery terenu. Ja jedynie bym mógł, tylko że to trochę dalej, poza Edynburgiem. Poczekaj chwileczkę. Co? A nie, już nic. Spoko. Dobra, gdzie jest mój... O, wychamy! Dawać mi ich. Poczekaj chwilkę. Jeszcze chwilkę. Spoko. O, będzie vendetta. Boże, święty. Boże, Takiej Bożenko. wendety to Nie nawet będzie. Hitler nie zobaczy. To nawet Hitler takiej wendety nie zobaczył. W swoim pojebanym życiu. Podpieprzyń mi robotnika. Będę palił i gwałcił. Co? O nie, Petrek. A nie, w Co sumie ja za nie palę. mordo? Tylko wale. Kurde, już pół godziny ponad minęło. No, Szybko zapieprza. lol. Wiesz, cywilizacja to ogólnie szybko. Jeszcze się jak No. gra z kimś, to już w ogóle. No. Co, kończymy? Ta, pora kończyć. No. No dobra, to ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Nara.